Siema, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Grealish, dokładnie Jack Grealish, został sprzedany do Bayernu Monachium za ponad 120 banek, ponieważ żądał transferu, bo mu się nie podobało. Także pożegnaliśmy go. Wielu zawodników u nas gra, którzy zostali powołani do reprezentacji swoich krajów na mistrzostwach. Oto pełna lista. Reprezentacja Hiszpanii, w której jesteśmy selekcjonerem, rozpoczyna właśnie mistrzostwa świata FIFA. W grupie mamy Kamerun, USA oraz Bułgarię. Podobno mi się wydaje, że tak możemy ich zrobić, bo tak. Stany pokonane, Kamerun pokonany, Bułgaria pokonany, faza grupowa mistrzostw świata za nami. Mistrzostwa świata kontynuujemy. Mecz ze Szkocją wygrywamy 4-0. Następnie Brazylia nas czeka. Wygraliśmy 2-1. Będzie pewnie półfinał. To będzie półfinał. Dobrze powiedziałem. Półfinał mistrzostw świata pierwszy jako selekcjoner reprezentacji Hiszpanii. Gramy w półfinale z Włochami. Wygrywamy 2-1. Czas na finał mistrzostw świata FIFA. Hiszpanią do boju. Werner nie trafił, Gerard strzelił. Przed nami początek zmagań jako Manchester United. Pierwszy mecz w sezonie Manchesteru to mecz o tarczę wspólnoty przeciwko Liverpoolowi. Gramy najlepszą 11. And the winner is pokarny 5-4. Wygraliśmy. Pierwsze trofeum zdobyte w tym sezonie przez Czerwone Diabły. Pierwszy mecz sezonu w Premier League. Manchester United, Chelsea, Londyn. Jak rozpoczniemy sezon? Remisem z Chelsea. No to trochę dupiaty start. Ty, Piqué, przyszedł do Chelsea. Co tu się dzieje? Nam mecz o Super Puchar Europy. Walczymy z Interem Milanem. Wygraliśmy 2-1. Oni w pierwszym meczu już niby obrazy strzelił, co? Delap czwarty odpowiedział, a Rashford 83 zapewnił nam zwycięstwo. Przed nami mecz z Wolves, druga kolejka Premier League. Zagrałem sobie rezerwę może w tym spotkaniu, coś mi się nie wydaje. Wygraliśmy. McAllister strzeli bramkę. GG. Przed nami mecz z Tottenhamem. Walczymy o 3 punkty potrzebne. Brawo my. Wygraliśmy 3-2. Show Bruno Hernandez oraz Matrial. Szczelca dla nas. Dla Tottenhamu strzelił Son oraz Kane. Czemu mnie to nie dziwi? Mecz ataku na wyższe miejsce w tabeli. Gramy na wyjeździe z Leicester City. McAllister, specjalista od zdobywania bramek na 3 punkty. Szczela 87 minucie. Sezon 2022-2023. Pierwsze okienko transferowe. Podsumujmy sobie. Sprzedaliśmy Telesa, naszego lewego obrońcę, który był z nami od początku przejęcia klubu. Poszedł do Real Madrid. Miał już swój wiek, poszedł za marzeniami. Szewczyk, perspektywiczny chłopak, wypożyczony do AS Amsterdam, bo u nas jeszcze by nie grał. Pawlak, bramkarz. Możliwe, że w przyszłości będzie w pierwszym zespole. Na razie poszedł, ogrywa się do Watfordu. Delap. No u nas średnio się rozwijał i mało grał, niestety. Czyli może nie tyle mało grał, ale mało się rozwijał i byłby dopiero siódmym w ataku, więc poszedł sobie na wypożyczonko do FC FSV Mainz. Mabry,
taki trochę, no niby jakiś ma potencjał wielki, no ale ja go w nim tego potencjału nie widziałem. I się rozwinął chyba z 63 albo 4 do 70 w ciągu tego czasu, to tak średnio. Mam w jego miejsce kogo innego, Price, perspektywiczny bramkarz, poszedł też do Watfordu. To mnie dziwi, że Watford wziął sobie dwóch moich bramkarzy i pewnie jeden będzie siedzieć na ławie. Niestety. Galbraith, SPD, dużo nie pokazał, kilka meczów na rozegrał, ale tego nie poszukujemy. Mamy na przykład Moder, jest dużo lepszy od niego przykładowo, albo Garner. Orlando Junior, wypożyczony na rok do Hueski. To tyle na transferowych polach. Do następnego. A i meczek z Liverpoolem, myślę sobie, że go sobie zagramy z składem juniorów. Widzimy się w highlightie z tego spotkania. Przed nami mecz na Premier League. Manchester United, Liverpool, Old Trafford. Zespoły na murawie. Henderson się bawi. To pierwsza piłka poszła. Do boju czerwone diabły. Ależ ładnie się uwolni, ależ ładnie. Pobawił się z obrońcą, przełożył z jednej na drugiej nóżkę i strzelił oba bramkarza, Mac Allister. Dobry transfer był. Pyk, pyk. Porobiony. Czwarta bramka w Premier League już w tym sezonie, mówię. Człowiek oddany specjalnym w tym sezonie to jest on. Harding. Oż kur. Wyjdź. Dobrze, Henderson. Garner. Lewe skrzydło, tu łopyk. Wypuść go. Ruleta do pustej. 2-0. O, ale się po, ale go porobił tu, pa. McAllister. Fu, ruletunia, fu, cyk. Uwolni tego teraz. Buu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 u
Dwie rulety dwóch różnych zawodników i bramka. Ale to ładnie przeszło. Ach, mam nadzieję, że nie było spalonego. Musiał. Podziel się. Golissimo! 4-0. Szczelce Miankowski. Po bramce, po asyście i musiała. Bramka do pustej. Pierwsza bramka w lidze. Teraz 4-0 w tym meczu dla nas. Startujemy Ligę Mistrzów. A w grupie mamy Bayern 04, Leverkusen. Chyba w zeszłym sezonie też ich mieliśmy w grupie. Dodatkowo Lazio oraz Celtic Glasgow. Z Celticiem chyba jeszcze nigdy nie graliśmy w Lidze Mistrzów. Rozpoczynamy zmagania w Lidze Mistrzów. Celtic Glasgow naszym rywalem. Do boju. Nasze rezerwy. Nie tyle rezerwy, co rezerwy połączone z juniorami. Jeśli się nie mylę, pokonały Celtic 1-0 na wyjeździe. Bramkę zdobył Wings, czyli defensywny pomocnik. Przed nami meczyk z Fulham. Zawalczy dziś z niej będzie musiała drużyna juniorów. Dobrze im poszło w Lidze Mistrzów. Również zwycięzcy w Premier League. Tym razem James oraz Rashford strzelami, a Greenwood, który chciał bardzo mocno zagrać w tym meczu, dostał czerwoną kartę i osobie drużyny. No co za pajac. Przed nami trzecia runda Carabao Cup. Mierzymy się z Bristol City. Wydaje mi się, że juniorów możemy rzucić na ten mecz. No kurde, było ciężko i dopiero po karnych przeszliśmy dalej. Decydującego szczelił karbownik. Przed nami mecz z Evertonem.
zagrają nasze rezerwy. Coś mi się zdaje. Wygraliśmy 2-1. Mac Allister, on to w tym sezonie bardzo dobry jest. I Rashford z strzelcami dla nas. Przedłużamy kontrakt z Hiszpanią. Polska nie wysłami oferty. Do boju. Bayer Leverkusen. I tutaj zmiana jakoś, albo? O, jeden udało się, ma tyle dwie bramki. Do boju przeciwko Southampton. Rezerwy do boju. Do boju. 4-0. Rashford 2, Armstrong 1, Williams 1. Do boju przeciwko Leeds United. Zagrają nasze rezerwy, mi się wydaje, no. Łączone z juniorami. Harding, nice. I Rashford. Obrońcy napastnik z szczęsami dla nas. Do boju Lazio musi paść. Padło. 3-0. Van de Beek, Fernandez oraz Greenwood z szczęsami dla nas. Przed nami mecz z West Bromem. Martinelli chciałby zagrać. Czy jesteś tutaj gdzieś? Jesteś. Dlatego rezerwy do boju. Rozbijamy ich 3-0. Happy Armstrong. No chyba się typek, bo myślał, że go chce sprzedać lub wymienić za jakiś innego napadzior. Carabao Cup, runda numer 4. Rywalem naszym jest Brentford. No i juniorzy i rezerwy powalczą. Wygraliśmy 2-0. Rashford i Mulder ładnie. Przed nami 11. kolejka Premier League. Mecz z Burnley. Juniorzy plus rezerwy do boju. 2-1. Material oraz Elliot. Elliot pierwszy bramkę od dłuższego czasu w końcu znowu. Fajny. Leuder Lazio. Co tam Lazio u ciebie słychać od ostatniego spotkania? Mam nadzieję, że nic lepszego. Wygrana Fernando z strzelcem jedynej bramki w tym spotkaniu. Obstawiam, że był to nudny mecz. W sumie tylko 5 strzałów na 90 minut. Jedynej mecz na szczycie. Na wyjazd przeciwko Aston Villa się wybraliśmy. Do boju. Rozbiliśmy ich 3-1. Rashford z hat-trickiem. Brighton naszym rywalem. Rezerwy w nich ulecą, ale będą zmiany na bramce tu. Ale w ogóle na kondycji z tego co widzę. Ale jak możesz tu grać? Ty możesz tu grać, może, bo ty nie to lecisz tutaj. A tu jeszcze może wejść. I spoko. Do boju, do boju. 2-1. McAllister uratował wynik. Elliot zaczął strzelanie. Przed nami rewanż z Celticiem. Rezerwy spoko sobie poradził w pierwszym meczu, w drugim też zagrał, ale będzie lekka zmiana. Wings. Widzę, że tu nie masz zbyt dużo kondycji. Harding, sorry, ale Carbo wejdzie. Tu mordeczko zagrał, ten musi zagrać. Się z tym może zmienić. Modr, nie modr. Van de Beek zejdzie, Gamer wejdzie. A w napadzie. Tak zrobię. Do boju. Przeciwko Celticowi. 3-0. Karbownik wszedł z Cherry Fane. Rashford i McAllister. Spoko. Na spokoju. Przed nami derby Manchesteru oraz mecz na szczycie. City, które zajmie drugie miejsce, zmierzy się z nami, czyli z United, którzy jesteśmy liderami ligi.
And the winner is czerwony, biały Van de Beek w 40 oraz Magier w 61. Walka przeciwko Arsenalowi nigdy nie jest łatwa. Nie możemy ich lekceważyć, dlatego pierwsza 11 do boju. Skromnie 1-0 Rashford strzelił. Newcastle jest na 9 miejscu dopiero. Rezerwy. Ale decha. I do boju. Lecimy. 1-0. Elliot szczelcem innej bramki. Ostatni meczyk. Chodzi o drugą Ligę Mistrzów. Wydaje mi się, że go zagramy. Widzimy się w highlightie z tego spotkania. Tak prezentuje się 11 na spotkanie z Bayerem 04 w Leverkusen. Teraz przejdziemy do highlightów. Król. Obróć się z piłką dobrze. Faul. Karny. A do karnego podejdzie oczywiście, nie? Pawłowski, jak to on zwyczaił. Ładnie. 1-0. Bramkarz. A do karnego podejdzie oczywiście, nie? Pawłowski, jak to on zwyczaił. Ładnie. 1-0. Bramkarz na szczelinie z karnego. Zobaczmy to jeszcze raz. I Brytyjnik w drugą stronę. Prześcisz. Bruk. O kurde. Dobrze, musiał. Uruchom tutaj Jankowskiego. Dobrze. Pobaw się tu. I... Golissimo! Pyk. Kurwa, dawaj to chuj. Martinelli, o chuj. Martinelli, dobrze. Dobrze. Golissimo! Martinelli, cóż za wejście. Dopiero wszedł na boisko, już to jest jego druga bramka. Ach, te strzały. Koniec spotkania. 3-1 bohaterem meczu został Martinelli, który wszedł na boisko w 70. chyba 5 minucie, a strzelił dwie bramki. Nowy mecz. Crystal Palace. Przed nami Carabao Cup, ćwierćfinał z Watfordem. Żaden z moich bramkarzy tam nie broni. Po co nie chcieli? Rezerwy do boju. 3-2. Alistair Armstrong oraz Rashford strzelca. Gramy z Watfordem, tym razem w lidze. Juniorzy. Ale tutaj Van Bissaka sobie nie spełnia. Do boju. Montreal, Pelistri. Rashford jeszcze. Przeciwko
wyjątkowo jest Hamowi, który do nas przyjechał. Naprzód. 1-0, Dalot. Zaskoczenie. Żegna i mecz z potworem? Co? Myśmy grali z nim w pucharze, w lidze na gnieździe. A, to od razu gramy z nim rewanż. Ale jajca. No dobrze. No to... let's go. Rozbiliśmy Watford 3-1. Rashford 2, Ballister 1. Naprzód przeciwko Crystal Palace. Nice. 3-1. Trzecia runda FA Cup. Rywalem Plymouth. Rezerwy będą grały. Ciężki mecz. 2-1. Półfinał Carabao Cup. Derby Manchester. Do boju. Henderson out. Na razie lepszy numer. Na boju. Remis w pierwszym meczu. Po meczu w Carabao Cup czas na derby Manchester w lidze. Do boju. Zbijamy ich 3-1. Mecz przeciwko Brighton na wyjeździe. Zagrają nasi juniorzy oraz rezerwy. Tylko zremisowali niestety. Skandal. Nie możemy tak tracić punktów. Meczy przeciwko Wolves. Rezerw. Do boju. McAllister i Lindelof. Opa. Przed nami czwarta runda FA Cup. Rywalem Liverpool. Na wyjeździe gra. Derby Manchester oraz półfinał Carabao Cup. Na bramkę The Hell. Lindelof jest zadowolony z tej odpowiedzi. W ogóle White już się rozwinął na poziomie Lindelofa. Nie wiem, czy wystawiać, ale będzie ziemi. Po karnych awansujemy do finału Carabao Cup. Tak jest. Nie na kraszczeniu, co jest u nich balans jeszcze. Naprzód meczyk z Chelsea, ale Chelsea nie można lekceważyć. Chyba na bramę. Do boju. 2-2 tylko. A myśmy grali ponad połowę meczu w 11-10. Jaki skandal, panowie. Okienko transferowe numer 2 w sezonie 22-23. Lecimy. Ja to nie powiem szybko, za daleko. Gdzieś tu chyba było, nie? Ten był wypożyczony. Wypożyczony. Ferreira sprzedany. No, Ferreira sprzedany, ten był wypożyczony. Wypożyczony, wypożyczony. Ogólnie dużo wypożyczeń mam, a tego w końcu sprzedałem. Wiem, tego chyba rok chciałem, półtora roku chciałem sprzedać. No i tak jest podsumowanko. Przed nami rewanż z Liverpoolem, bo w pierwszym meczu było 1-1. Wiem, że był remis. W mniejszym meczu wygraliśmy 2-1. Dwie bramki Martina. McTominay i Rashford oraz Matrial. Arsenalowi w tym sezonie w ogóle nie idzie. Rezerwy do boju.
Myślę, że sobie ich wykniecie. Albo i nie. Rashford nie strzelił karnego, a Rui Diaz strzelił na 1-1. No co za skandal, nie? Znowu tracimy punkty. Do boju. 2-0. Van Bissaka strzelił? Ty kurde. Greenwood, spoko, 2-0, fajny wynik przed rewanżem. Przed nami finał Carabao Cup. Martinelli chce zagrać. Myślę, że możemy mu to zapewnić. Tutaj nie ty, tylko ty. Było ciężko, ale po karnej wygraliśmy. Martinelli też strzelił bramkę. Potem Konaté odpowiedział. De Gea bardzo dobrze w bramce wystąpił, bo jednego Liverpool karnego nie strzelił, więc to zasługa pewnie De Gea. Przed nami piąta runda FA Cup. Rotherham naszym rywalem. Wydaje mi się, że juniorzy... Ale powiedziałem juniorzy, De Gea, co tu robisz? Muszę jeszcze ten kurde trzeci mój bramkarz poszedł na te pożyczonko, zapomniałem. Oko. Do boju. 4-1 rozbici. Atkinson oraz dwie bramki materiału. Brawo my. Szósta runda FA Cup. Cardiff City rywalem. Na tym etapie to jeszcze juniorzy mogą grać z rezerwami połączonych. Wings oraz Mother. Dwóch środkowych pomocników defensywnych szczeliło bramki w tym meczu. Gdzie byli napastnicy, nie mam pojęcia. Przed nami rewanż z Barceloną w 1-8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu przypominam wygraliśmy 2-0. A u nas? Również wygraliśmy 2-0. Greenwood, 2-0 Rashford. Szczęcami nam. No fajne, fajne. Przed nami mecz Premier League, mecz na szczycie. Gramy przeciwko Liverpoolowi. And the winner is Manchester United. Bruno Fernandes oraz McTominay strzelcami dla nas. Przed nami mecz przeciwko Leicester City, które nas przyjechało. Przed nami meczek z West Hamem rezerwy do boju. Wygraliśmy 3, Armstrong 2, Martinelli do użytku. Kolejna hiszpańska drużyna w drodze do finału Ligi Mistrzów. Tym razem rano. Wygrywamy 2-1 na wyjeździe. Van de Beek, McTominay. Przed nami meczek z Aston Villą, który za piąty lut. Rezerwy zapraszam do boju. O punkty. Serio? Tylko Reigns 2-2. Elliot, Zaniolo, Pogba i gry? Serio? I Rashford ratuje nam jeszcze ten remis. O kurde, dobra. Wybiorę ten remis jednak. Ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Rewanż. Wygrywamy 2-1. Zagramy sobie ten mecz i zobaczycie highlight z tego spotkania zaraz. Zmierzyliśmy z Realem Madryt. A teraz zapraszam do highlightów. Mieczka w meczu. Let's go. Lecimy. Pyk. Na skrzydełku. Lecisz, Roja. Ile tego, nie? Dobrze, poważ. Ale ja z powtórka za ogrywki. Leciutko. Atkinson. Goalissimo. 21 minuta, albo 20, już pamiętam parę sekund minęło. Asysta Roya, szczelna Atkinson.
Arlo Atkinson, debiutancka bramka Omelicy i Mistrzów. Czerwone Diabły wygrywają 1-0, Ordu Metal 3-1 z Realem Madryt. Koniec meczu. Manchester United wygrał z Realem Madryt 1-0, a w meczu 3-0. Spokojny mecz pod kontrolą. Szkoda, że nie było więcej bramek dla nas. Kolejny mecz w Premier League. Jedziemy na wyjazd przeciwko Burnley. Dwie zmiany widzę już na pierwszy rzut oka. Sorry, Mother. Maguire Nara. Atkinson out. Mordeczko, sorry, ale ten musi wejść. To ten wejdzie. I do boju. Go, 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 break the beat. Kurde, jak ciężko było. Armstrong wygrał jeszcze, no to jeden dołożył. 3-2 win. Przed nami meczek z Fulham. Juniorzy plus rezerwy. Magierczy, to masz minus. Minus tyle, a White może sobie tu wejść. Zbliż się. Ale ten powinien być na tak. Upór. Mordo, ty byłeś na CPS-ie, na PO. Dobra. Okej, okay, link, nara. Garda i... Ty jakiś miarę musiałem wyrzucać, nie? Czy nie? Na kilka minut przynajmniej. Ten za tego. Eśmiada, czyli ten za tego. Tutaj na skrzydełku ten. I do boju. 3-2. Material Modern, wybrany 0, bo fajnie. Najsik. Przed nami półfinał FA Cup oraz derby Manchesteru. Panowie, do boju. Bardzo ładnie. Bruno Fernandes oraz Rashford. Szczelcami bramek dla nas. Przed nami półfinał Ligi Mistrzów. Jest to angielski półfinał. Szkoda, że nie finał. Do boju. Jeszcze Martinelli miał być, kurde. Do boju półfinał angielski w Lidze Mistrzów. Sorry, Greenwood, nie zagrasz. Martinelli wejdzie. Van de Beek, sorry, mordeczko. Dobra, Linda, wchodź, masz więcej kondycji. Do boju. Wygrywamy 2-0. Szczelcem Szuł, boczny obrońca oraz Musiał zanotował wejście Smoka. 74 pojawił się na boisku, a w 78 jeszcze mi bramkę. Dobrze. Przed nami spotkanie z Leeds. Juniorzy oraz rezerwy. Do boju. Leeds, Rody zbite 4-0. Hat-trick Martial Jankowski dorzuca jedną bramkę. Przed nami rewanż w półfinale Ligi Mistrzów. Tym razem u siebie podejmujemy Liverpool. W pierwszym meczu na wyjeździe wygraliśmy 2-0, a w tym jedynie remisujemy 1-1. Przechodzimy dalej. Przed nami mecz z Southampton, któremu nie idzie w ogóle w tym sezonie. Na bramce nie zagra De Gea, tylko Robins. Henderson. Wings. Nie, ale ten gra. Martinelli za. Do tego. On fajnie się rzucił. Kilka bramek już zanotował. I tutaj będzie taka zmianka. Na napad, kto może wyjść.
A tego bym zbytnio nie chciał. Bo chciałem mu dać odpocząć jeszcze trochę może. Ale dobra. Bo tracimy punkty ze Southampton. Aha. Słabo trochę. Przed nami mecz z West Bromem, który jest ostatni w tabeli obecnie. Choć kąty zamiast tego, ten tu. Henderson. O, Pedistry wbił sobie walok, fajnie. Tempo pójdziesz. I tak można grać na razie. Naprzód. Jankowski 1-0. Brawo, brawo team. Przed nami ostatni mecz sezonu. Rezerw do boju. 1-0 na przypale. Pellegrini jeszcze i karnego, spoko. Mistrzostwo jest nasze. Przed nami finał FA Cup. Gramy z Chelsea. Pierwsza jedenastka do boju. Rozbijamy Chelsea 3-1. Dwie bramki Greenwood, jedna Rashford. GG, kolejny trofeum w tym sezonie. Przed nami finał Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Ostatni mecz sezonu. Wygrywamy 2-1. Martial oraz Greenwood pod koniec sezonu włączyli strzelanie w końcu. Podsumujmy sobie sezon 2022-2023. Manchester United z dużą przewagą wygrał Premier League. W tym sezonie było łatwiej, mi się wydaje. Wygraliśmy FA Community Shield w pokarnych. Wygraliśmy Emirates, FA Cup, Chelsea. Wygraliśmy Carabao Cup przeciwko Liverpoolowi w karnych. Wygraliśmy UEFA Super Cup 2-1 z Inter Mediolan. Wygraliśmy Ligę Mistrzów, a do niej przeżyliśmy tak. Faza grupowa, 6 meczy, 6 zwycięstw. 1/8. Wyknęliśmy Barca 4-0. Ćwierćfinale Real Madrid 3-1. W półfinale Liverpool 3-1. A w finale 2-1 Atletico Madrid. Ligę Europy wygrał Manchester City. W eliminacjach do mistrza z Europy Hiszpan, który jest selekcjonerem, przoduje w swojej grupie. Po podsumowaniu, raczej zakończeniu sezonu, podsumowanie zawodników. Szymczak wypożyczenia plus 7, Pawła wypożyczenia plus 7, Price się nie rozwinął zbytnio, więc on idzie już na sprzedaż, coś mi się zdaje. Pawłowski jest młodszy od niego o 2 lata. To go jeszcze można wypożyczyć w przyszłym roku. Go sprzedaliśmy. BFE przyjmę oferty. Bo już zostanie Henderson jako podstawowy bramkarz, a Szymczak albo Pawłak będzie jego zmiennikiem w obronie. Williams się spoko chyba rozwinął, 82 już. Brook idzie do Nottingham na wypożyczenie. Carbonic powoli też się rozwija. Show umacnia się na pozycji czołowego lewego obrońcy, coś mi się zdaje. White fajnie się rozwija, 8-3 już jest. Taki sam poziom co Lindelof, który jest niezadowolony. Magir już troszkę ma na karku, ale nadal top. Aaron Van Bissaka top. Może za 2-3 lata go sprzedam, albo jak ktoś za niego 150 milionów. Dalot. No to Dalot już tak raczej prędzej do wylotu, ponieważ Williams już go goni. SPD. Majewski się fajnie rozwinął. Wings w tym sezonie się już w ogóle nie rozwinął. Dlatego oferty są otwarte. Garner się rozwinął o plus 3. A jest o 5 lat młodszy od Wingsa. Matys. On jest na wypożyczeniu od przyszłego okienka.
kontę. Tego sprzedać. Model. Trzyma poziom, rozwija się. W miarę jest jeszcze ok. Maktominej top. 2-3 lata jeszcze spokojnie. Nowak wypożyczonko na razie. Martinelli ciągle się rozwija. Nie wiem, gdzie są jego limity. Rashford leciutki wzrost, ale myślę, że to już będzie top. 90 coś to jest już spoko wynik. Też parę lat myślę, że jeszcze u nas zagra. Kamiński, bardzo fajny rozwój. Plus 10 grając w Rize Sporze. Szkoda, że tu nie widać statystyk z tamtejszej ligi. No ale cóż, Donny van de Beek już się nie rozwinął w tym sezonie, ale jest topem światowym. Bruno Fernandes plus 1 top. Jeszcze z 3 lata myślę po nas pogra. McAllister plus 1. Jego rozwój się zastopował, co mi się zdaje. Back. Fajny rozwój nawet. Ale myślę, że się z nim pożegnamy lub pójdzie na wypożyczenie na jeszcze na rok. Pelistri. 80. Fajnie. James nie rozwinął się. Idzie na transfer. I tak mu się nie podoba. Berry trochę się rozwinął, ale to nie jest to, czego oczekuję. Marcin Król. Wypożyczonko plus 5. Olympique Lyon. Zastąpi na Jamesa. Jako prawy pomocnik. Greenwood plus 2, 86, spoko. Szewczyk, fajnie mu posłużyło wypożyczenie. 76 overall. Pomyślmy, co z nim zrobić. Arias, na wypożyczenie idzie. Elliot plus 2, no tutaj tak powolutku. Coś idzie do przodu, daje mu jeszcze 2 lata na rozwój. Jak nie wbije minimum 80 paru, to się z nim pożegnamy. Musiał. 7-5. Overall rozwój o 3. Grając tylko u nas kilka meczy. Spoko. Idzie ta Sampdoria na wypożyczenie. U nas też z ławki wchodził albo jako mecze juniorów. Liczę, że się rozwinie. Atkinson. Na wypożyczenie. Nikt go nie chce. Nie wiem, co z nim zrobić. Ramirez. Podobna sytuacja co Atkinsona. Armstrong rozwój o plus 2. Ale to nie jest taki overall, jaki ja tu zamierzam mieć. Material 88, spoko. Delap posłużył mu wypożyczenie do Mainz. Rozwój o 7. Statystyki. Tu jest to, o czym ja mówię, że tu nie było, nie pokazuje. Nie? Ale za to... No to nie jest ta liga, nie? Tu mogę to zobaczyć. Miałem 3 zawodników w Watfordzie. 11 meczy ten, 11 ten. 6 ten. Harding grał w tym. 3 mecze. 3 mecze i plus 3, tak? To nieźle. Nieźle. To plus 7, plus 5, spoko. Ten zagrał 1 mecz w Olympique Lyon. Się 5 rozwinął. A, bo w Lidze Mistrzów zagrał, ty. To nieźle. Dobra. A resztę nie wiem. Gdzie gra, gdzie nie gra. Ciekawe. Mam nadzieję, że się podobał. Forma. Marka Lista była. A resztę w roku. Koniec sezonu. Do następnego. W kolejnym odcinku. Cześć.